Nic tak nie działa na wyobraźnię miłośników grozy i horroru, jak ta mała informacja, że jakaś z naszych opowieści wydarzyła się naprawdę. Czy jest to opowieść na faktach? Od razu uruchamiają się te czułki fascynacji, przynajmniej tak jest w moim przypadku. I dzisiaj mam dla Was taką opowieść. Powieść o miejscu już kultowym i legendarnym. Co takiego wydarzyło się w Amityville? Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. W bezsenną środę Amityville Horror Jaya Ansona, wielkobukowy bezsenny patronat od wydawnictwa Vesper. Pewnie wielu z Was w jakiś sposób kojarzy tę historię. Opowieść o nawiedzonym domu, opowieść o opętaniach, opowieść o jednym z takich miejsc, które H.P. Lovecraft nazywał domami, które po prostu rodzą się złe. To również jest jedna z tych kontrowersyjnych opowieści, które trudno zweryfikować, a które wciąż działają na wyobraźnię nawet po tych wszystkich latach. Listopada 1974 roku w domu przy Ocean Avenue 112 w Amityville na Long Island niejaki Ron DeFeo wymordował całą swoją rodzinę, strzelając do nich z bliskiej odległości strzelbą prosto w tył głowy. Nikt niczego nie słyszał, nikt niczego nie widział, nikt niczego nie podejrzewał. Ronald natomiast twierdził, że w domu słyszał głosy, które kazały mu wymordować całą swoją rodzinę. Został skazany na dożywocie. Rok później do tej samej posesji, tym razem zakupionej już za prawdziwy bezcen, wprowadza się George, Caitlin z trójką ich dzieci. Niestety po miesiącu prawdziwych męczarni uciekli stamtąd. Powód? Oni również jak Ronald słyszeli głosy, byli świadkami niewyjaśnionych wydarzeń i czuli czyjąś obecność. Dom zmienił również także ich samych. Co tak naprawdę wydarzyło się w Amityville? Czas teraz na najważniejsze pytanie serii, jaką jest Bezsenna Środa, czyli czy straszy? Czy Amityville Horror Jaya Ansona straszy? A jak? Słuchajcie, mamy tutaj nawiedzoną posiadłość, mamy tutaj opętania, mamy tutaj poltergeisty, mamy tutaj niewyjaśnioną obecność. Do tego ta atmosfera czającego się powolnego, nachodzącego zła, które ogarnia dosłownie całą rodzinę. Na przykład George Lutz dostaje prawdziwej obsesji. Zaczyna ignorować swoją firmę, swój biznes, przestaje się myć, przestaje o siebie dbać, ale przestaje też dbać o resztę rodziny, na wszystkich wrzeszczy i fuczy, co wcześniej w ogóle nie miało miejsca. Kathleen Lutz natomiast widzi przesuwające się przedmioty, przechodzi bardzo demoniczną metamorfozę w pewnych miejscach i również doświadcza wydarzeń, które nie przytrafiły się wcale jej. Dzieciaki natomiast widzą, że coś jest nie tak, a najmłodsza córka zyskuje niewidzialnego przyjaciela. Jaya Anson podaje całą tę opowieść nam w kawałkach, dzień po dniu, tworząc taką atmosferę narastającego napięcia. Czytelnik obserwuje właśnie dzień po dniu, co też się wydarzyło w ciągu tego strasznego miesiąca, obserwuje całą rodzinę, i tylko modli się o to, żeby oni w końcu opuścili tę posiadłość, bo widzi, że coś jest nie tak. Nie jest to horror z prawdziwego zdarzenia, co to nie ma taką formę, nieco dziennikarską, niemniej o zmroku, przy odpowiedniej atmosferze, robi swoje wrażenie. Czyta się z prawdziwą przyjemnością, a w zasadzie z tym specyficznym rodzajem przyjemności, jaki doświadczają wielbiciele strachu i grozy właśnie. Między prawdą a fikcją, między jawą a snem, między rzeczywistością a zmyśleniem. Historia posiadłości przy Ocean Avenue 112 na Long Island, słuchajcie, niezmiennie od prawie pół wieku robi wrażenie zarówno na czytelnikach, na widzach, na twórcach popkultury, którzy korzystają z niej całymi garściami. Kto chociaż troszeczkę interesuje się horrorem, ten z pewnością słyszał jakąś wersję tej opowieści. Niektórzy pewnie słyszeli o tej strasznej zbrodni, której ofiarą padli członkowie rodziny DeFeo. Inni poznali tę stronę opowieści dopiero kiedy wprowadziła się tam już inna rodzina, czyli rodzina Lutzów, i przejęła ten dom. A jeszcze inni być może nie znają tej historii, ale jakoś tak kojarzą ten, słuchajcie, charakterystyczny dom o
oknach, które spoglądają na nas jak mroczne ślepia z ciemności. Jedno jest pewne, w tej posiadłości w Amityville wydarzyło się coś naprawdę strasznego, a duch tej tragedii przenika kolejne pokolenia. To na ile w takim razie Amityville Horror traktować w ogóle na poważnie? No to już, słuchajcie, zależy od samego czytelnika i od tego, jak wy odbieracie takie historie. Do naszych rąk trafia opis tych wszystkich dni, jakie rodzina Latsów spędziła w tej posiadłości, jak również doświadczenia innych, którzy mieli z ową posiadłością do czynienia, m.in. miejscowy ksiądz, czy nasi znani demonologowie, jak Ed i Lorraine Warren. Mamy tutaj opis doświadczeń niewyjaśnionych, trudnych do wytłumaczenia w ogóle, nawet po tych wszystkich latach. Powiem wam, że z takiej perspektywy właśnie prawie pół wieku, myślę, że książkę Jaya Ensona raczej warto czytać jako pełnokrwisty horror z jakimiś tam elementami rzeczywistymi, bo jednak w końcu ta tragedia rodziny DeFeo wydarzyła się naprawdę, ale no nie brać jej tak do końca na poważnie, to znaczy patrzeć na tę książkę raczej z przymrużeniem oka. Dlatego, że słuchajcie, nie wiadomo ile w tych opisach jest prawdy, ile jest rzeczywistych wydarzeń, a ile jest czystego wyrachowania, bo wiadomo, no rodzina Latsów również stała się popularna i znana właśnie dzięki tej historii. Dlatego powiem tak, kto chce wierzyć, niechaj wierzy. A kto chce, słuchajcie, traktować Amityville Horror raczej jako właśnie pełnokrwisty horror, jako fikcję literacką, również droga wolna. Dla mnie, powiem wam, to jest taka lektura przednia, która uporządkowała pewne informacje, wyjaśniła pewne wydarzenia, ale też pokazała je z nieco odmiennej perspektywy, dlatego że jednak Amityville Horror jawił mi się bardziej w sposób rzeczywisty, bardziej również w taki sposób nawiązujący do jakiejś tam historii, właśnie do nawiedzonej ziemi, wiecie o co chodzi, trochę tak bardziej filmowo, dlatego że ja tej książkowej wersji wcale nie znałam, no a tutaj właśnie okazało się, że no było nieco inaczej. Ogromnie podoba mi się, słuchajcie, w tym wydaniu wstęp, ale także posłowie do tej książki, dlatego że wstęp trochę nam tak otwiera oczy, pozwala nam nieco uwierzyć, ale no posłowie jest mocno sceptyczne i to świetnie wyrównuje, tak harmonizuje całość. Przed wami po prostu jest przedni horror z motywem opętania, z motywem nawiedzonego domu, poltergeistów, taki właśnie z przymrużeniem oka, niby na faktach, no ale wiadomo, musimy tak mieć trochę do tego dystans. Warto przeczytać, tym bardziej teraz na te jesienne wieczory zrobi na was wrażenie. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Vesper zapraszam was na konkurs. Mam dla was dwa egzemplarze Amityville Horror do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: czego najbardziej boicie się w ciemnościach? Niby prościzna, prawda? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 15 listopada, słuchajcie, więc macie mnóstwo czasu, a ja na dniach wybiorę dwoje zwycięzców. Uwielbiam takie opowieści, w ogóle uwielbiam te historie niby oparte na faktach, właśnie na prawdziwych wydarzeniach, to zawsze tak przyciąga moją uwagę. No to pewnie tak jest, nie? Dajcie mi znać, czy wy macie tak samo, czy w ogóle znaliście tę historię, czy znacie może ekranizację, tę jedną z tych najstarszych, albo tę nowszą z Ryanem Reynoldsem. Ja ją bardzo lubię. Chociaż no mówię, ona tak trochę mi wypaczyła spojrzenie na tę historię. Spodziewałam się może tutaj czegoś więcej, właśnie tej historii samego domu, no tutaj, jak się okazuje, tego wcale nie ma. To wszystko jest fikcja, zmyślenie, jakieś nadużycie. No zresztą sami się przekonacie, czytając książkę. Po więcej zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam was na książki na jesień. Mój subiektywny wybór 10 wspaniałych lektur. Macie tu do wyboru, do koloru. Macie również coś strasznego, coś idealnego na bezsenną środę. A jeśli jesteście tutaj nowi, to słuchajcie, bezsenna środa, co środę, na Wielkim Buku. Mówimy o horrorze, o grozie. I wtedy zapraszam was też do subskrypcji, jeżeli lubicie takie właśnie tematy. Klikacie tutaj. Do zobaczenia!